Siemaneczko, jestem Nadwins i w tym filmie przedstawię Ci 10 trików, tipów, podpowiedzi, rzeczy, które musisz uniknąć, rzeczy, które musisz zapamiętać, które ułatwią Ci przygodę w Diablo 4, pozwolą Ci szybciej expić, szybciej wbijać poziom, szybciej osiągać cele. Także jeżeli film Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek, co sprawi, że nie unikniesz, nie ominie Cię żaden mój kolejny materiał z Diablo 4 poradnikowy albo newsowy. I też zapraszam na live na Twitch TV Nadwins, gdzie jestem praktycznie na żywo każdego dnia i streamuję Diablo 4 od godzin popołudniowych do późnej nocy. Także zapraszam do oglądania i jedziemy z tym. Po pierwsze, ogniska zwiększające doświadczenie podczas legionów. Legiony są to eventy, są to wydarzenia, które losowo pojawiają się na świecie. I na tych i wygląda to bardzo podobnie do wydarzeń z World Bossami. Podczas odliczania możemy, zbierając się właśnie w tym evencie, możemy zauważyć w centrum wydarzenia ogniska. I wiele graczy ignoruje te ogniska, a one są bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Ponieważ klikając w ognisko, dostajemy malutki buff na ekranie, który zwiększa nam expa. Malutki na tej naszej liście właśnie buffów nad paskiem doświadczenia. Możemy znaleźć taki kwadracik, na który jak najedziemy, to po odpaleniu ogniska będzie napisane, że zwiększyło nam się doświadczenie, zwiększa nam się doświadczenie zdobywane. I najlepsze jest to, że możemy klikać to wiele razy. Możemy klikać to tak dużo razy jak chcemy, ile się wyrobimy tylko przed rozpoczęciem eventu i ten buff może się zestakować, czyli nałożyć nawet 10-krotnie, 11-krotnie i w górę. Czym więcej naklikamy, tym lepiej. Także generalnie korzystajcie z tego, ponieważ legiony są świetnym źródłem doświadczenia i bardzo, bardzo łatwo się tam zdobywa poziomy, zdobywa doświadczenie i generalnie polecam je robić, jeżeli levelujecie, zwłaszcza od 1 do 50. Następnie zdobywaj generalnie expa szybciej, jeżeli już jesteśmy przy właśnie zdobywaniu doświadczenia, to bardzo ważny tip. Być może na pierwszy rzut oka mały, ale w ostatecznym rozrachunku, jeżeli będziecie wbijać 50, 70, setny poziom, to jest to ogromna różnica, on zaoszczędzi Wam wiele godzin, o ile nie dziesiątki, no może dziesiątki nie, ale wiele godzin. Generalnie chodzi o eliksiry z 5% bonusem do zdobywanego doświadczenia. Każdy eliksir możliwy, który uważycie, da Wam właśnie ten dodatek. Dlatego warto robić byle jakie te eliksiry, jakiekolwiek, żebyście zawsze mieli pod ręką i żebyście używali. Eliksir trwa pół godziny, nieważne czy zginiecie czy nie, on będzie dalej działał i w momencie, kiedy wstaniecie po dętce, dalej będziecie go mieli przez te pół godziny, do momentu, aż się oczywiście nie skończy. Więc trzymajcie te eliksiry na jakieś wydarzenia, właśnie na legiony, na dungeony, czyli podziemia. W momencie, kiedy czujecie, że możecie przyfarmić trochę expa, zdobyć trochę expa, to odpalajcie te eliksiry. Następnie, jeżeli jesteśmy właśnie przy alchemii, przy eliksirach, no to przydałoby się właśnie jakieś tam te surowce mieć, jakieś kwiatki, roślinki pozbierać i tak dalej. Generalnie moja taka porada na zbieranie rud różnych tam żelaza, jakichkolwiek surowców oraz roślin jest bardzo prosta. W Diablo 4 jest tendencja, że właśnie te występują najczęściej na obrzeżach map. Bardzo mało znajdziemy ich przy ścieżce, bardzo mało znajdziemy ich przy głównych drogach, ale są niemalże nagminnie widziane na obrzeżach map, także jeżeli możecie odbić troszeczkę poza główną ścieżkę, to róbcie to, warto, podnoście te surowce, bo dużym problemem, ja miałem ten problem, jest to, że w momencie, kiedy levelujemy postać, kiedy nasza postać osiąga kolejne progi, nie mamy surowców, żeby zrobić lepszą, mocniejszą miksturę zdrowia, albo nie mamy surowców, żeby zrobić jakiś eliksir, który by nas zboostował, który dałby nam troszeczkę więcej doświadczenia zdobywanego i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tip, który warto mieć w głowie i zapamiętać. Następnie przejdźmy do okultysty i do jednego bardzo ważnego szczegółu, to trzeba mieć na uwadze i też pamiętajcie, żeby nie popełnić tego błędu, czyli zapamiętajcie, że naznaczanie przedmiotu aspektem jakimś, i nie mówię tutaj o kodeksie potęgi, tylko aspektem,
jest tylko jednorazowy. Więc jeżeli mamy jakiś aspekt i użyjemy go na przedmiocie, to ten aspekt nam znika i już go nie odzyskamy. Także bardzo rozsądnie dysponujcie tymi aspektami. Jeżeli z legendarnego przedmiotu wyciągniecie aspekt jakiś, który jest naprawdę mocny i wiecie, że przydałby wam się może na endgame'ie, może przydałby wam się na wyższych poziomach, to polecałbym nie brać pierwszej lepszej bazy rzadkiej albo pierwszej lepszej legendy i nasycać właśnie tą legendę czy tą rzadką bazę tym aspektem od razu, tylko może przemyśleć tą decyzję, może zastanowić się, czy nie poczekać parę leveli, może wydropię coś lepszego i dopiero wtedy nasycić. I mówimy tutaj oczywiście o tych aspektach, które macie w zakładce aspekty w swoim ekwipunku, ponieważ pamiętajcie, że Codex of Power, czyli w kodeksie potęgi, z kodeksu potęgi możecie korzystać w nieskończoność, dopóki wam wystarczy materiałów oraz golda. Przejdźmy do resetowania dungeonów. Resetowanie podziemi jest to bardzo potężny trik i bardzo, bardzo fajnie wiedzieć, jak go stosować. Możemy to robić będąc w drużynie, jak i będąc solo. W drużynie może jest nieco przyjemniej, ale tam różnica jest niewielka. Generalnie działa to w taki sposób, że jeżeli nie skończymy dungeona i wyjdziemy z niego, to zanim będziemy mogli wrócić do... Nie skończymy, w sensie nie zabijemy bossa. To zanim będziemy mogli wrócić do niego jeszcze raz, kiedy byłby jakby od zera, kiedy się odświeży, no to minie bardzo dużo czasu. Bardzo dużo minut i czasami po prostu nie chcemy czekać tyle czasu. Chcemy po prostu jechać jeden za drugim, ale niekoniecznie go kończyć. No i na to jest sposób. Jeżeli gracie w drużynie, wystarczy, że po skończeniu pewnego etapu w dungeonie, powiedzmy, że waszym celem jest wyczyścić 15-20 paczek elit i sobie pójść, nie zabijać bossa, to wystarczy, że jeden z was, no powiedzmy ty jesteś party liderem, wychodzisz z party, wychodzisz z drużyny. Od razu wtedy cofacie, wyrzucacie z dungeonu, cofacie do samego wejścia do dungeonu i z tej pozycji zapraszasz jeszcze raz wszystkich od nowa, oni akceptują i macie nowy dungeon. I macie nowy, odświeżony dungeon, nie trzeba dobijać bossa, ani czekać niepotrzebnie. Jeżeli grasz solo, wystarczy, że w etapie, kiedy jesteś usatysfakcjonowany już dungeonem, wyjdziesz z gry i po prostu wychodząc z gry, wchodząc jeszcze raz, ten trik resetuje całkowicie cały postęp w dungeonie, całkowicie cały postęp na świecie. Gra się po prostu resetuje. Także to jest ten trik, korzystaj XP i baw się dobrze. Następnie resetowanie umiejętności oraz poziomów mistrzowskich. W tej grze, w Diablo 4, nie ma żadnego takiego twardego questa, który trzeba wykonać, żeby móc coś zresetować, także nie ma też możliwości, żebyś cokolwiek zepsuła, rozdając źle umiejętności. Czy to te zwykłe, czy to te mistrzowskie. Po prostu, jeżeli nie podoba ci się jakiś skill, który wybrałaś, albo jakiś paragon, czyli ta umiejętność mistrzowska, po prostu klikasz prawym na nią i ona się całkowicie cofa, pobierając malutką opłatę. Możemy także zresetować całe drzewko umiejętności jednym kliknięciem. Wystarczy, że wejdziemy sobie w drzewko umiejętności, skrót klawiszowy A i klikamy w lewym dolnym rogu refunduj wszystkie. I tym samym cały nasz build zostanie skasowany. Więc jest to bardzo, bardzo prosty sposób, żeby zresetować te umiejętności. Glyfy. Jak zdobyć glyfy oraz jak je rozwijać. Glyfy są to dodatki do drzewka paragonów, drzewka mistrzowskiego, które są dostępne od 50 poziomu, czyli od poziomu, w którym dopiero postać zdobywa 50 poziom i jest dalej rozwijana. Ale już nie zdobywamy poziomów, już nie zdobywamy umiejętności takich twardych, klasowych, tylko zdobywamy punkty mistrzowskie. I co każde 25% doświadczenia, które zdobywamy na pasku na przykład widocznego, dostajemy jeden punkt mistrzowski. Ale jak zdobyć glyfy? Mamy generalnie zestaw glyfów dla każdej, pod każdym drzewkiem. Po prostu mamy zestaw glyfów, żeby nie komplikować, i glyfy zaczynają nam po prostu dropić
od momentu, kiedy nasza postać uzyska 50 poziom. Czy to z drzewa szeptów, czy to ze zwykłych potworów, czy to ze zwykłych dungeonów, z bossów, z potworów, z elit. Wszędzie na świecie one dropią, także prędzej czy później uzyskasz je wszystkie i tyle. I trwa to zazwyczaj parę godzin. Naprawdę od momentu uzyskania 50 one lecą praktycznie wszędzie. Nic się nie przejmuj, że jakiegoś ci brakuje. Będziesz to miała już niebawem. I jak je levelować, jak je expić? Otóż jedynym sposobem, żeby wbijać poziom glyfom oraz je upgrade'ować, je wzmacniać, no to jest robienie właśnie Nightmare Dungeonów, które będą dostępne na poziomie Koszmar oraz Torment, oraz Udręka. Pod koniec Nightmare Dungeonu, pod koniec tych koszmarnych podziemi pojawi się taka kopuła, w środku NPC, u którego będziemy mogli ulepszać właśnie glyfy i czym wykonamy wyższy poziom Nightmare Dungeonu, tym więcej expa glyf zdobędzie, kiedy go wybierzemy i tym szybciej wbijamy poziom glyfą. Tak to działa. Moi drodzy, teraz klejnoty. Odblokowujemy je na 20 poziomie, kiedy to dostajemy po prostu misję, żeby udać się do gemiarza, czyli do złotnika. No i tam poznajemy pierwsze receptury na gemy, na klejnoty i zaczynamy ich używać. Zaczynają też dropić na świecie, ale jak odblokować te najlepsze, czyli Flawless oraz Royal. Te klejnoty, jeszcze tylko przypomnę, jak one się nazywają po polsku, Flawless oraz Royal, czyli mówimy tutaj o nieskazitelnych oraz o królewskich klejnotach. Nieskazitelne klejnoty pojawiają się od 60 poziomu postaci, po prostu lądują w naszych recepturach, a królewskie od 70. Więc żeby mieć wszystkie receptury w klejnotach, no to trzeba mieć 70 poziom postaci i tyle. Pamiętajmy jednak, że możemy sobie stworzyć królewski gem na 70 poziomie, ale na 60 już jest do używania, czyli możemy dać koledze, koleżance, która ma niższy poziom od nas i już może je używać. Gemy, jak coś, są jak najbardziej tradable, czyli można nimi handlować. Wordbossowie. W tej grze mamy trzech wordbossów. Mamy Ashawę, którą każdy zna z bety. Mamy Avaris, czyli taki troszeczkę grit z Diablo 3. Taki wielki boss, król goblinów, tych złotników, który jest bardzo, bardzo łatwy do pokonania i zdecydowanie najmniej groźny. I mamy chodzącą śmierć, The Wandering Death, czyli taki wielki szkielet, coś a la mag, z paroma atakami, których trzeba uniknąć i są dość śmiertelne. I teraz ci wordbossowie pojawiają się w 5 różnych miejscach, na różnych arenach, które właśnie wam pokazuję. I w każdym akcie jest tak jakby jedna arena, na której może się pojawić wordboss. Nigdy nie wiemy, gdzie pojawi się dany wordboss. Ashawa może pojawić się równie dobrze w pierwszym, jak i w trzecim, piątym, drugim. Tak samo jak każdy inny. Jeżeli chodzi o daty i czasy pojawiania się wordbossów, nie mamy takiej informacji, ale z moich obserwacji wynika, że jest to jakiś timer, który przynajmniej trwa 3 godziny, czyli przynajmniej 3 albo nawet więcej. Tutaj możecie podzielić się w komentarzach ze spostrzeżeniami. Bardzo chętnie takie coś przyjmę. Przynajmniej 3 godziny musi potrwać taki jakby cooldown na wordbossa, albo i nawet więcej. I do około 8-9. Godziny są całkowicie randomowe. Czasami wordbossowie pojawiają się o 10.24, czasami o 9.37. To nie są równe godziny, także nie patrzcie na to. I żeby wam się pokazywał wordboss, nie musicie mieć odkrytej mapy, ale czasami to się buguje i generalnie nawet ludzie, którzy mają odkrytą całą mapę z wszystkimi arenami, nie widzą wordbossa. Więc dobrze być w jakimś klanie, w jakiejś gildii, albo jeżeli siedzisz na przykład w moim streamie na Twitch TV Nadiwins, bardzo często tam ludzie wymieniają się informacjami i przekazujemy sobie te informacje, bo coś się dzieje z tymi timerami, że nie zawsze to widać. Miejmy nadzieję, że zostanie to poprawione. No i ostatnia podpowiedź, 10. Są to 4 unikatowe kapliczki Lilith, które dają łącznie +4 do umiejętności
w Paragon Boardzie, czyli umiejętności mistrzowskich. Czyli tak jakby cały poziom postaci. Warto to zebrać, zwłaszcza, że wszystkie są bardzo blisko siebie. Zebranie wszystkich czterech zajmie Wam około 2-3 minutki. I jest to bardzo, ale to bardzo proste. Wszystkie znajdują się w trzecim akcie, na suchych wzgórzach. Jedna jest tylko dosyć taka tricky. Jest taka troszeczkę złośliwa, ponieważ jest ona umieszczona w strefie PvP. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to dawaj znać w komentarzu. To zapraszam do łapki w górę, subskrypcji oczywiście. I będzie takich materiałów jeszcze więcej. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Miłego dzionka życzę. Mam nadzieję, że przydadzą się i ułatwią nieco rozgrywkę w tej nowej gierce. I sprawią, że będziesz troszeczkę bardziej potężniejszy, potężniejsza, bardziej świadoma i tak dalej. Trzymajcie się, do następnego. Boom!